Cześć, Krzysiek Kata, Pasiekana z Kraju Lasu. Zaraz przyjrzymy się tej dwukondygnacyjnej rodzinie. Rodzinie, która stoi na dwóch kondygnacjach, 2/3 Langstroth. Bardzo nienaturalny ruch. W tej chwili popatrzmy na pozostałe rodziny. Spokój. Wszędzie spokój. Tutaj trochę pszczół lata, ale to chyba są te pszczoły, a nie one. A, już nie. Zamknąłem dzisiaj ten wylotek. W każdym razie ten paniczny ruch, ta bieganina, która w tej chwili jest tutaj widoczna, powstała dlatego, że 1,5 godziny temu zabrałem stąd matkę. Matka była zaizolowana w rodzinie, nie ma w tym momencie jakiegokolwiek czerwiu. Rodzina jest kompletnie bezczerwiowa i została przeze mnie osierocona. Czemu? No z tego względu, że matka rojowa F2 po matce w łożce. No i niestety, każda próba otwarcia powałki, to te F2 już skaczą do rąk, tną po rękach, jeszcze głowy się nie czepiają, ale to jest pewnie tylko kwestia czasu, kiedy będą obsiadały kapelusz na czarno. Rodzinka w sile średniej, ale to nie o siłę chodzi, tylko o obraz, który w tej chwili pszczoły pokazują. Bezmateczność, kompletna bezmateczność, całkowita bezmateczność, bez szansy na stworzenie swojej sobie matki. Lekarstwem na to jest... Zrobimy ostrość, jest ostrość, o ta panienka. To jest celka z mojej ostatniej hodowli, czyli to jest ta celka, która się wygryzła 16 sierpnia z matecznika, a u nas inniła się około 9 września, czerwienie ładne, zwarte. Zresztą w tym momencie to już jakie by nie było, poddaję. Tamtej matki nie chcę widzieć na oczy, bo bardzo nie lubię, jak mnie pszczoły żądło. Zaubrany jestem jak na wojnę. Wieje dzisiaj te pszczoły, tak może dlatego są też trochę niespokojne, ale one generalnie są bardzo, ale to bardzo te pszczoły nieprzyjemne. Więc ja tutaj od razu na dzień dobry. Tak, rozbiegane towarzystwo, rozkuczane już. Ja tu od razu na dzień dobry dymię. Spójrzcie. Co się dzieje? Bieganina bez ładu. Pszczoły nie mają ani czerwiu, ani matki. Recepta na to została im podana, zobaczcie. No. Zobaczcie. Przyjęta? Przyjęta. Klateczka jest odbezpieczona. No, dziewczyny tak są zestresowane, że zapomniały o żądleniu. I co? Wieść o nowej matce rozeszła się natychmiast. Myślę, że jest po sprawie. Matka jest wymieniona i można zimować. Dzisiaj te pszczoły jeszcze przed poddaniem nowej matki wyleczyłem. Sprawdziłem skuteczność leczenia kwasem szczawowym. Jedną tabletkę piworolu, nie ma warozy, jest wyleczona. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Takie widoki. Kończy nam się to wszystko, ale takie widoki to jest właśnie to, dlaczego ja przynajmniej zajmuję się tą piękną pasją. I jeszcze jedno króciutkie wejście, dosłownie kilka sekund. Widać, to jest obraz ula na 20 minut po poddaniu matki. Widzieliście, jaka była bieganina, widzicie, jak to w tej chwili wygląda.
Wygląda to dokładnie tak samo jak w pozostałych rodzinach, czyli tak, na przy dosyć wysokiej temperaturze, ale silnym wietrze pszczoły siedzą, skończyła się bieganina, matka jest w rodzinie i taki obrazek, warto jest to zobaczyć, warto jest to odnotować. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, trzymajcie się, cześć!